Szanowni Państwo, przedmiotem mojego wystąpienia będzie argument Davida Chalmersa z logicznej możliwości istnienia zombie, a konkretnie argument ten przedstawię w kontekście krytyki z pozycji materializmu typu A. Mój referat będzie miał niejako trzy części. W pierwszej z nich skupię się na definicjach, czym jest zombie, czym jest amaterializm. W drugiej części przedstawię krytykę z amaterializmu, a w części trzeciej postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy krytyka ta ma szansę powodzenia. A więc zaczynając od kwestii podstawowych, postarajmy się zapytać, czym jest zombie. Otóż ja rozumiem tutaj zombie jako istotę identyczną ze świadomym człowiekiem pod kątem fizycznym, ale pozbawioną pierwszoosobowych stanów świadomych, czyli tak zwanych kwali, o których była już wcześniej mowa. Jest to o tyle ważne, że w literaturze istnieją różne rodzaje zombie. Dziś najczęściej dyskutuje się ten rodzaj i ja tak właśnie będę zombie rozumiał. Sam argument z istnienia zombie pojawia się w współczesnej filozofii w roku 1970, tak przynajmniej najczęściej się głosi, w książce Cliffa Campbella Body and Mind. Terminu zombie jako pierwszy używa Robert Kerr w roku 1974. Natomiast intuicje dotyczące istnienia takiej istoty, która choć fizycznie identyczna jest pozbawiona stanów świadomych, sięgają wcześniej do Francisa Stouta w roku 1931, do Thomasa Huxleya, czy wreszcie do Kartezjusza, który jak wiemy mówił o umysłach pozbawionych ciała, aczkolwiek z jego koncepcji, jak sądzi samą Rilke, można również wyprowadzić wniosek, iż są możliwe ciała pozbawione umysłu, czyli zombie. Omawiana przeze mnie wersja argumentu pochodzi od Davida Chalmersa i została zaproponowana w roku 1996 na łamach książki The Conscious Mind, po prostu świadomy umysł. Warto zauważyć, że tych wersji argumentów było kilka. One wszystkie miały mniej więcej taki sam schemat. Najnowszy z nich, z tych argumentów na rzecz istnienia zombie, nazywa się argumentem dwuwymiarowym, głównie dlatego, i to będzie również odróżniało Chalmersa od poprzedników, że Chalmers wykorzystuje specyficzną semantykę modalną, tak zwane dwuwymiarowe ramy semantyczne. Taka najbardziej chyba rozbudowana wersja argumentu z logicznej możliwości istnienia zombie prezentuje się tak. W mniejszym schemacie litera P oznacza koniunkcję wszystkich ważnych metafizycznych w świecie, natomiast litera Q oznacza arbitralną prawdę fenomenalną na temat treści świadomości fenomenalnej, czyli właśnie kwalii. Główną cechą doświadczenia świadomego jest, zdaniem Chalmersa, ich subiektywność. Rozumowanie przebiega następująco. W przesłance pierwszej stwierdzamy, że jest pierwotnie, czyli a priori pojmowalne, że P i nie Q. Są tu dwie kwestie, które muszę omówić. Po pierwsze, pierwotność i trudność, które pojawiają się w dalszej części rozumowania. Otóż one są związane z semantyką wymiarową Chalmersa. Konkretnie zaś, to są kwestie, które nie będę omawiać, gdyż one nie są zbyt ważne. Wspomnę tylko, że konkretnie wiąże się to z intencjami pierwotnymi i trudnymi. Intencja pierwotna jest zawsze a priori, intencja trudna jest zawsze a posteriori. Zgodnie z tymi intencjami można oceniać prawdziwość zdań lub wyrażeń. Z tego względu można mówić właśnie o pierwotnych pojmowalnościach lub trudnych pojmowalnościach, tudzież pierwotnych i trudnych możliwościach. Tak więc pierwsza przesłanka brzmi, że jest pierwotnie, czyli a priori pojmowalne, że P i nie Q. P i nie Q oczywiście oznacza, że mamy do czynienia z kopią fizyczną jakiegoś świadomego człowieka pozbawioną stanu fenomenalnego. Przyjmujemy, że taka kopia jest pojmowana. Następnie stwierdzamy, że jeżeli jest pierwotnie pojmowany niż P i nie Q, to P i nie Q jest pierwotnie możliwe. Jeżeli stwierdzimy, że P i nie Q jest pierwotnie możliwe, to P i nie Q jest możliwe wtórnie. Jeżeli P i nie Q jest wtórnie możliwe, fizykalizm jest fałszywy, a zatem fizykalizm jest fałszywy. Argument ten można krytykować na wiele różnych sposobów. Chalmers w swoim artykule Consciousness and its Place in Nature wyróżnia trzy rodzaje stanowisk redukcyjnych i trzy rodzaje stanowisk nieredukcyjnych. Do stanowisk redukcyjnych zaliczałem się amaterializm, bematerializm, cematerializm, natomiast do stanowisk nieredukcyjnych dedualizm, edualizm i e-monizm. Ja, jak już wspominałem, będę skupiał się na krytyce z pozycji materializmu typu A. Cechami tego rodzaju materializmu jest apriuryczne wykluczenie istnienia luki epistemicznej i luki eksploracyjnej. Po drugie,
a materialiści uznają, że wiedza na temat faktów fenomenalnych jest wyprowadzana a priori z wiedzy na temat faktów fizycznych, a zatem innymi słowy fakty fenomenalne superwenują logicznie na faktach fizycznych. A materialiści będą również utrzymywać, że nie istnieje trudny problem świadomości. Przez trudny problem świadomości Chalmers rozumie to, iż do rozwiązania zagadki świadomości fenomenalnej nie są potrzebne żadne metody, które nie byłyby już wypracowane na gruncie neuronauk czy podejść redukcyjnych. Dzięki rozpisanym wcześniej twierdzeniom o materialistów możemy zastanowić się, jakie przesłanki będą amaterialiści. Otóż zdaniem amaterialistów niepojmowalna, czyli a priori wykluczona jest sytuacja, w której pomielone zostają zjawiska mikrofizyczne, a świadomość fenomenalna nie występuje. Zachodzenie P w sposób konieczny pociąga sprawdzenie Q, a tym samym jest jasne, iż fałszywa okazuje się przesłanka pierwsza. A więc niepojmowalne jest, że jakiekolwiek istoty identyczne z nami, aż do świadomości fenomenalnej, mogą w ogóle istnieć. W swoich dociekaniach nad krytyką amaterialistów wyróżniam dwa rodzaje takiej krytyki. Pierwsza rzecz jest taka mniej zasadnicza, mniej wynikająca, mniej docierająca do podstaw argumentu. Głosi, iż zombie, o których tu mowa, nie są pojmowane idealne, ani nie są pojmowane pozytywne. Pojmowalność idealna i pozytywna to są kategorie, których Chalmers używa, aby móc powiązać pojmowalność zombie z ich możliwością. Często twierdzi się właśnie, że zombie nie są pojmowane w ten sposób, więc nie są pojmowane w ogóle. Ja ten problem pomijam z tego względu, że on jest tak naprawdę mało interesujący, mimo wszystko na porównanie podstaw. Dlatego ja pomijam. Bardziej zajmujące są inne argumenty amaterialistyczne. I pośród tych argumentów amaterialistycznych wymieniam trzy. Po pierwsze, amaterialista może uznać, że kwalia w ogóle nie istnieje. Po drugie, amaterialista może uznać, że kwalia są funkcjonalne. Po trzecie, amaterialista może przyjąć, że kwalia są zewnętrzne względem podmiotu. To stanowisko nazywa się w literaturze reprezentacjonalizmem, aczkolwiek, jak będę mówił później, ponieważ reprezentacjonalizm może być różnie interpretowany, ja to stanowisko nazwę z pewnym zastrzeżeniem, takim stanowiskiem eksternalistycznym. I teraz po kolei zajmę się omówieniem każdego z tych rodzajów krytyki. Po pierwsze, kiedy mówimy o podejściu takim eliminatywistycznym, to pierwsza rzecz, jaka może przyjść na myśl, to jest argument Ludwiga Wittgensteina dotyczący właśnie tak zwanego prywatnego dostępu. Wittgenstein jest zdania, że tego prywatnego dostępu nie mamy. Konkretnie, niekiedy uważa się, że Ludwig Wittgenstein zaproponował swoisty eliminatywizm odnośnie do kwalii. Autor dociekań filozoficznych utrzymywał bowiem, że błędne jest przekonanie, iż dysponujemy wiedzą o swoich stanach fenomenalnych, a mówienie o prywatnych subiektywnych jakościach przeżywania jest tym samym, co jęczenie w trakcie na przykład odczuwania bólu. Jest to takie swoiste stanowisko eliminatywistyczne, ale ja nie będę się tym zajmował. Wspominam o nim dlatego, że najczęściej jest ono kojarzone z taką wersją eliminatywizmu, podczas której kwalia nie istnieją. Głównie dlatego nie będę się nim zajmował, że Wittgenstein nie spełnia warunków, jakie stawia się amaterializmowi. Wittgenstein bez wątpienia by się nie zgodził na amaterializm. Zamiast tego zajmie się tak zwanym ontologicznym materializmem eliminacyjnym, na przykładzie koncepcji Georgesa Reya. George Rey jest jednym z niewielu, to ważne podkreślenia, filozofów, którzy utrzymują, że przy wyjaśnieniu zachowania niepotrzebne staje się pojęcie kwali. Stąd zarówno pojęcie, jak i przedmiot przez nie oznaczany można wyeliminować. Tym samym PIQ jest niewymowalne, gdyż nie ma żadnego kół. Tak, stanowisko to jest jednym z rzadziej przyjmowanych, jak uważa sam Chalmers, i nie ma ono zbytnio zwolenników, aczkolwiek ono się pojawiło w wcześniejszej dyskusji, dlatego być może jest ważne, żeby je tutaj zauważyć. Warto również zauważyć, tego nie ma na slajdzie, ale że do tego punktu można uznać, że niektórzy filozofowie są takimi quasi-eliminatywistami. Mam tu na myśli Daniela Denneta z czasu książki Consciousness Explained, czyli to jest rok 91, w którym autor jest zdania, że nie istnieją kwalia w rozumieniu Chalmersa. Czyli, że te kwalia, tak jak ja rozumiem, powiedzmy, czy jak je rozumieją zwolennicy niereduktywnego podejścia, że takich kwaliów nie ma. Jest to taka swoista odmiana stanowiska niereduktywnego. Ja zresztą o tym jeszcze później
powiem, tak przynajmniej Deneta interpretuje Robert Van Brugge. Zastanówmy się teraz, jakie mamy powody, by odrzucić eliminatywizm. Dlatego, że jest to stanowisko, które, jak już powtarzałem, nie ma zbyt wielu zwolenników. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, dlatego, że o istnieniu kwalifikacji mówią podstawowe intuicje człowieka. Oczywiście, drugi argument, nie oznacza to, że intuicje są niepodważalne. Ale żeby te intuicje bazowe nasze, o istnieniu naszej świadomości podważyć, potrzebujemy silnych argumentów. A tych ani Ray, ani inni eliminatywiści nie podają. A przynajmniej jak wyliczalne są na tyle silne, by można je było istotnie uznać za przekonujące. Po trzecie, jak zauważa Jerry Fodor, eliminatywizm tego rodzaju byłby katastrofą intelektualną. Jerry Fodor wygłasza to stwierdzenie w kontekście eliminatywizmu Patrycji Polacza Rzędów. Wydaje mi się jednak, że uzasadnione jest również tutaj, ponieważ wyobraźmy sobie sytuację, w której pewnego dnia okazuje się, iż nie mamy kwalifikacji. Nasza bazowa intuicja zawodzi. Sceptyczne pytanie brzmi, co jeszcze w takim razie może zawieść. Skoro nasza bazowa intuicja okazuje się fałszywa, to z czym jeszcze możemy się mylić? Po czwarte, Ray eliminuje kwalię w kontekście zachowania. To jest zachowanie, uważa on, że zachowanie nie wymaga występowania kwalii. Można mieć wątpliwości, czy motyw behawioralny jest słusznie brany pod uwagę jako jedyny. Jest to zarzut już typowo do stanowiska samego Ray. Po drugie, atak amatorialistów może być następujący. Mogą oni twierdzić, że kwalia można wyjaśnić funkcjonalnie. Przy wyjaśnieniu funkcjonalnym przyjmuje się, że kwalia są identyczne z własnościami funkcjonalnymi, a zatem są procesami zdefiniowanymi przez funkcje lub role, które odgrywają zorganizowane sieci stanów pośredniczących w oddziaływaniach pomiędzy organizmem lub systemem a światem. Jest to definicja Roberta Van Brugge'a z książki Black Hole Companion to Consciousness, wydanej 5 lat temu. Oczywiście wokół tej definicji jest mnóstwo kontrowersji, to znaczy, że jest stanem funkcjonalnym. Ja te kontrowersje pomijam, one nie są istotne w kontekście tego referatu. Przepraszam, takie najprostsze sformułowanie, by na jego kanwie można było przeprowadzić dalej dyskusję. Co to oznacza? Otóż eksperyment myślowy z działem zombie, przy takim rozumieniu kwali, nie działa. Duplikując wszystkie własności fizyczne, czyli własności funkcjonalne, powielamy przy okazji kwalię. Warto zastanowić się, czy mamy jakiekolwiek podstawy, by twierdzić, że kwalia jest funkcjonalna. To jeden z najtrudniejszych i najbardziej kontrowersyjnych elementów myśli Chalmersa. Co ciekawe, okazuje się, że on nie podaje zbyt wiele argumentów na rzecz tego twierdzenia. Ja wymieniłem trzy, przy czym ja za chwilę będę pokazywał. Drugie twierdzenie jest niejako ogólnym stwierdzeniem tego, co pada w stwierdzeniu trzecim. Jakie trzy powody na rzecz istnienia niefunkcjonalnych kwaliów podaje Charles, cytuję za dwoma artykułami. Facing up to the problem of consciousness i moving forward to the problem of consciousness. Mimo, że pochodzą z wczesnego okresu myśli Chalmersa, Charles się pod nimi podpisuje, ponieważ bez żadnych uwag znajdują się one w wydanej przez niego ostatniej książce w roku 2010. Pierwszy argument jest następujący. Wyjaśnienie w kategoriach funkcjonalnych nie dostarcza odpowiedzi na pytanie, dlaczego realizacja tych funkcji towarzyszy przeżycie świadome. Przykład drugi jest następujący. Wyjaśnienie w kategoriach funkcjonalnych nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego poszczególne jakości są odczuwane tak, jak są odczuwane. Być może Państwo zauważyli, że ostatnia część tego stwierdzenia jest niejako żywcem wzięta z artykułu Josepha Dwaina, który w roku 1983 postulował istnienie luki eksploracyjnej. Po trzecie, i to jest właśnie uszczegółowienie argumentu B, wyjaśnienie funkcji nie jest, inaczej niż w przypadku innych przedmiotów nauki, wyjaśnieniem zjawiska świadomości. Podaję przykład za Chalmersa. Wyjaśnienie genu jest wyjaśnieniem, jak DNA przechowuje i przekazuje dziedziczną informację między pokoleniami. Wyjaśnienie świadomości jako określonego mechanizmu neurobiologicznego pozostawia do wyjaśnienia coś jeszcze. Co? Subiektywną i jakościową stronę zjawiska. Zastanówmy się teraz, jakie argumenty mają po swojej stronie zwolennicy ujęcia funkcjonalnego, które pozwalałoby przyjąć ich stanowisko. Tu również, co zaskakujące, okazuje się, że tych argumentów nie ma tak wiele. Ja wymieniam trzy,
I one są następujące. Po pierwsze, możemy używać analogii z odczytem funkcjonalnego charakteru, niefunkcjonalnych na pierwszy rzut oka zjawisk. Po drugie, amaterialista, funkcjonalista może uważać, że możliwe jest wyjaśnienie przekonań na temat tego, że jesteśmy świadomi, że świadomość wymaga dalszego wyjaśnienia i że świadomość jest fizyczna. Po trzecie, możemy używać krytyki, jaką zaproponował Daniel Dennett, wielokrotnie krytykując Chalmersa. Mam tu na myśli krytykę fenomenologii, którą ja tutaj rozumiem jako traktowanie pierwszoosobowego punktu widzenia za wyróżniony, jak również krytykę z tak zwanego argumentu z pompy intuicji. Do tego są te przyjęcia. No w naszym po kolei każdy z tych trzech zarzutów, które mają wykazywać funkcjonalność kwalów. Po pierwsze, analogia. Podobnie jak z innymi tajemniczymi zjawiskami, takimi jak na przykład życie, ze świadomością fenomenalną nie wiąże się żaden trudny problem. Analogicznie do sukcesów nauki na polu przezwyciężenia mentalizmu, empiria odniesie również sukces, jeżeli chodzi o wyjaśnienie kwalów. Wyjaśnienie to będzie przez jasna funkcjonalne. Co mogą odpowiedzieć zwolennicy istnienia niefunkcjonalnych kwaliów? Argument jest niejako dwojaki. Otóż dotychczas nauka nie zmierzyła się z sytuacją, w której należy wyjaśnić coś innego niż funkcję czy jakąś rolę. Co ważne, witaliści również szukali wyjaśnienia pewnych funkcji, na przykład wzrostu, stąd analogia z nimi jest nietrafiona. Wydaje się, że z tej dystynkcji jasno zdawał sobie sprawę Bowles, który w roku 1925 napisał swoją słynną książkę. Ważne jest, by zauważyć, że Broad był zarówno witalistą, jak i zwolennikiem niefunkcjonalnego ujęcia kwali. Więc sobie zdawał sprawę, że o ile witalizm można jeszcze w jakiś sposób naukowo próbować obalać, o tyle niefunkcjonalne kwalia są już większym wyzwaniem. Co więcej, analogia to zawodzi jeszcze w innym miejscu. Witalizm to pewne stanowisko wyjaśniające, podczas gdy świadomość to zjawisko wymagające wyjaśnienia. Drugi argument, o którym Chalmers pisze, że jest być może o wiele bardziej owocny niż pierwszy, dotyczy wyjaśnienia przekonań. Świadomość fenomenalną można wyjaśnić za pomocą przekonań na temat świadomości fenomenalnej. Przekonania te znajdują natomiast wyjaśnienie funkcjonalne. Wyjaśnienie przekonania na temat zjawiska jest zatem funkcjonalne, wykazując jednocześnie, że wyjaśnienie samego zjawiska staje się zbędne. To jest poważniejszy zarzut. Ale Chalmers stara się na niego odpowiedzieć w dwojaki sposób, najlepszy mówiący. Po pierwsze, strategia ta działa tylko wtedy, gdy jest możliwe funkcjonalne wyjaśnienie przekonań, a to nie jest oczywiste. Przyjmijmy jednak, że punkt A obowiązuje, czyli że można wyjaśnić przekonania za pomocą analiz funkcjonalnych. Ale nawet jeżeli zwolennicy tej strategii mają rację, oznacza to, że można zredukować naszą świadomość do dyspozycji mówienia o świadomości. W ten sposób następuje przejście od pierwszoosobowego do trzecioosobowego punktu widzenia, a sam problem świadomości jest eliminowany, nie zaś rozwiązywany. Mamy tu więc do czynienia z bardziej zamiataniem problemu w dywan i przesuwaniem go z kategorii mówienia o świadomości, z przesuwaniem go z kategorii świat samej świadomości do kategorii mówienia o świadomości, niż z rozwiązywaniem samego problemu, czym jest świadomość fenomenalna. Wreszcie można tutaj mówić o zarzutach Daniela Denneta. Mam tutaj na myśli krytykę właśnie ujęcia fenomenologicznego, wymienionego tutaj właśnie jako pogląd, zgodnie z którym pierwszy osobowy punkt widzenia ma charakter wyróżniony. Po drugie, można też uważać, że argument zwolenników zombie oparty jest na tak zwanej pompie intuicji, czy nie wspiera się go, jak pisze Dennett, chłodnymi punktami, ale pompuje pewne intuicje. Te argumenty na razie są niewyjaśnione, ponieważ nie ma na nie czasu, być może padną one w dyskusji. Trzecim rodzajem krytyki, jaki można wysunąć z pozycji amaterializmu, jest tak zwany przeze mnie eksternalizm. Dlaczego nazwałem to stanowisko? Generalnie stanowisko, które mówię, nazywa się reprezentacjonalizmem filozofii. Natomiast ja rozpatruję tutaj stanowisko Gilberta Harmana, który w roku 90 w artykule Interest Properties opracował pogląd, który można interpretować dwojako. W pierwszej interpretacji rzeczywiście to stanowisko można nazwać reprezentacjonalizmem. W drugiej interpretacji, mam tutaj na myśli interpretację Christophera Hilla z jego najnowszej książki Consciousness, można interpretować w taki sposób reprezentacjonalizm, że staje się on niejako eksternalizmem. I jest to eksternalizm zgodny z definicją eksternalizmu podaną przez zarówno Józefa Brennera, jak i Roberta Poczubuta. Przy czym wolałbym, żebym nazwał
eksternacji była brana w cudzysłów, aczkolwiek ona dobrze oddaje to, co tutaj się dzieje. Jak wygląda stanowisko Gilberta Harmana? Otóż przebiega ona następująco. Qualia, rozumiane jako dane w introspekcji wewnętrzne cechy doświadczenia zmysłowego, nie istnieją. Jest to moment eliminacji. Po drugie, qualia rozumiane jako sposób, w jaki rzeczy pachną, wyglądają, smakują i tak dalej, są redukowane do reprezentacyjnych treści przyszłych doświadczeń. Co to znaczy, że treści są reprezentacyjne? Tu właśnie wkrada się ta twoja interpretacja. Ja korzystam z jednej z tych interpretacji i rozumiem tę myśl dalej. Otóż qualia są identyczne z zewnętrznymi fizycznymi własnościami, które reprezentują doświadczenia własności fizycznych. Innymi słowy, qualia to własności rzeczy takich jak drzewa czy samochód. W komentarzu dodam rzecz następującą. Jeżeli Harman ma rację, to zombie są niepojmowane. Powielenie przedmiotów fizycznych oznacza powielenie stanów reprezentacyjnych, a więc ich twarzy. Subtikowanie P oznacza subtikowanie Q, a więc P, jeżeli P to Q, jest a priori konieczne. W jaki sposób możemy oddalić stanowisko eksternalistyczne? Istnieją cztery takie metody. Dwie pierwsze zaproponował wspomniany już wcześniej Christopher Hill przy omawianiu koncepcji Harmana. Dwie ostatnie koncepcje zaproponował Charles. Pierwsza z nich jest następująca. Wydaje się, że istnieje pewien sposób, na jaki ja wykonam się przedmioty. Tym samym istnieje pewien moment subiektywności, którego eksternalizm Harmana nie uwzględnia. Co ciekawe, argument ten wysunął już Peacock, zanim jeszcze Harman publikował swój tekst, aczkolwiek Harman w żaden sposób się do tego stanowiska nie odnosił. Drugi kontrargument do eksternalizmu brzmi następująco. Mocna intuicja zaświadcza o kwaliach dotyczących wrażeń cielesnych, na przykład ból. Tego rodzaju kwalia są wewnętrznymi stanami mentalnymi, których koncepcja Harmana nie jest w stanie wyjaśnić. Po trzecie, nie wszystkie stany fenomenalne są stanami reprezentacjonalnymi. Pytaniem bez odpowiedzi pozostaje kwestia, co sprawia, że niektóre stany reprezentacjonalne stają się stanami fenomenalnymi. Okazuje się więc, że koncepcja Harmana wcale nie rozwiązuje do końca problemu świadomości. Wreszcie, po czwarte, Chalmers stwierdza, że następująco. Jeżeli przyjąć Chalmersa określenie kwali jako własności subiektywnej, co postulowałem na początku, to głosząc, iż kwale jest fizyczną własnością, popełnia się po prostu błąd przesunięcia kategorialnego. Dobrze, już kończę. Jakie mamy argumenty pozytywne, by przyjąć, że pierwsza przesłanka rozumowania Chalmersa jest poprawna, a więc by przyjąć, że luka epistemiczna obowiązuje i by stwierdzić, że krytyka amatorialistów jest nieskuteczna. Otóż wydaje się, że pomiędzy własnościami fizycznymi i fenomenalnymi rzeczywiście istnieje luka epistemiczna, a najlepiej na rzeczy istnienia zaświadcza eksperyment Franka Jacksona z Mer. Otóż nawet, już abstrahuję zupełnie od wniosków metafizycznych wypłynących lub nie wypływających z rozumowania Jacksona, wydaje się stosunkowo niekontrowersyjne, że Mer, czyli bohaterka eksperymentu myślowego Jacksona, rzeczywiście nie będzie w stanie wyprowadzić a priori własności fenomenalnych z własności fizycznych. Jeżeli tak, to pierwsza przesłanka rozumowania na rzecz istnienia zombie znajduje swoje uzasadnienie. Z tą konkluzją zgodziłoby się większość nawet dość skrajnych naturalistów czy materialistów, dlatego że warto zauważyć, iż amaterializm nie jest aż tak często przyjmowany stanowiskiem. Na dowód moich słów mam tutaj cytat kontrowersyjny, ale dobrze oddający sytuację. Nawet konkretna informacja na temat bazy emergencji nie wystarcza do ujęcia specyfiki elementów klasy M. Uzyskanie informacji na temat co najmniej niektórych parametrów M elementów wymaga ich M widocznej konstatacji. Dopiero wtórnie możliwa jest ich przewidywalność ex post. To samo dotyczy prawidłowości pierwszego rzędu, którym podlegają M elementy. Marcin Bukowski, Robert Poczobut, czym jest i jaki jest jego umysł? Konkluzja. Jeżeli umysł fenomenalny i jego przedmioty, czyli kwalie, są własnościami emergentnymi na niższych poziomach umysłowych, bliźniowym czy neurobiologicznym, to fakty fenomenalne nie mogą być a priori powiedziane z faktów neurobiologicznych, a tylko od wyników
ma wiedzę bohaterem, ma wiedzę bohater dla eksperymentu, dla Andersów. Oczywiście, oni po prostu zgodzili się z rozumowaniem Chalmersa, ale wiem, że ci wychodzą, bo należałoby najpierw wykazać, bo ogromną redukcją reprezentacyjną jest analiza pojęciowa, a nie intelektualna. Redukcja derywacyjna, zaś poprawą rodzaju fizykalizmu jest fizykalizm, supermanentny, ale to jest zadanie na zupełnie inną dyskusję. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, mamy dwie minutki tylko na pytania i odpowiedź. Zapraszam. Ale jest to strategia bematerialistyczna,
Dlatego, że nawet jeżeli mamy lukę tylko na poziomie pojęć, to pierwsza przesłanka rozwiązania Chalmersa dotyczy poziomu pojęciowego. My na poziomie pojęciowym a priori stwierdzamy, że pojmowalny jest zon. A więc tak, oczywiście zgadzam się, tutaj Divine jak najbardziej jest zwolennikiem luki eksplanacyjnej i ta luka eksplanacyjna nie ma dla niego żadnego znaczenia, ale taki antyfizykalista jak Chalmers może próbować tę lukę w jakiś sposób ograniczony, jak mówię, przyjmowanym poglądem na fizykalizm ontologiczny, może z tej luki próbować korzystać. Dziękuję bardzo. I ostatnia, bardzo krótka sprawa, naprawdę luka. Znaczy, zabrakło mi tutaj jakiegoś takiego podejścia, którego coś zmniejszyć, coś ukryć więcej, tak, wydaje mi się, że i tak. Więcej. Tak, więcej.